około 40 km od Tajpej jest wioska, w której mieszkają aborygeni tajwańscy. Aborygeni stanowią 2% ludności Tajwanu. Jest to ludność pochodzenia austronazyjskiego, dzieląca się oficjalnie na 14 grup etnicznych. Do czasu zasiedlenia Tajwanu przez Chińczyków w XVII wieku stanowili jedyną ludność Tajwanu. Po zajęciu Tajwanu przez Japończyków w 1895 roku byli prześladowani jako ludność dzika. Z kolei od 1949 roku aż do lat 90. prowadzono przymusową sinizację aborygenów, narzucając im język mandaryński. Aborygeni pierwotnie byli animistami. Obecnie około 70% tajwańskich aborygenów z ogólnej liczby 458 tysięcy wyznaje chrześcijaństwo, co jest wynikiem przeprowadzonej w XIX wieku chrystianizacji. Żyją we wspólnotach wiejskich, mają organizację rodową i plemienną. Obecnie mają znaczny zakres autonomii. Oglądamy tu taneczne show prezentowane przez aborygenów z plemienia Ta i Ja. Proszę,